Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europa Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w takim krótkim materiale informacyjnym na temat patcha 1.30. Po pierwsze, nie wiadomo kiedy ten patch wyjdzie, na pewno w tym roku i tylko to wiemy. I nie wiadomo czy to będzie ostatni patch do Europa Universalis 4, to na razie są tylko pogłoski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch mechanikach, na temat których wiadomo już cokolwiek więcej, czyli o nowym systemie najemników oraz o nowym systemie state'ów, terytoriów, trade company w grze. O całej reszcie mechanik, czyli na przykład zmianach w Holy Roman Empire, zmianach w Papal State, zmianach w regionach handlowych na świecie i o wszystkim innym też sobie powiemy, ale już w kolejnym materiale, bo naprawdę tych informacji jest bardzo dużo, a paradoks jakoś tych najnowszych Dev Diary miesza koncepcję z rzeczywistymi zmianami, no i jednak trzeba przysiąść do tego, przeczytać, potem jeszcze gdzieś odpowiadać coś w komentarzach, więc warto jest to niestety solidnie przejrzeć przed publikowaniem Wam materiałów. No chyba, że chcecie, żebym Wam publikował również wszystkie informacje, no to dajcie znać w komentarzach poniżej. Jedną z najważniejszych zmian w patchu 1.30 jest totalna zmiana systemu najemników, czyli sposobu ich działania. Ponieważ obecnie najemników możemy rekrutować bazowo w postaci 1/3 naszego limitu regularnej armii. Tego limitu już nie będzie. Zamiast tego zostają wprowadzone kompanie najemników, które będzie można sobie tam rekrutować i z tego co widziałem i czytałem na ten temat, przypomina to systemy, które znamy z Imperatora Rome czy też Crusader Kings 2. Ogólnie wszystkie kompanie najemników, niezależnie od rodzaju tutaj, bo one się tam będą jeszcze dzieliły, nie będą korzystały z naszego manpowera. Zawsze płacimy za utrzymanie najemników 100% kosztów maintenance'a, niezależnie od przesuwania tego suwaka utrzymania armii. Każda kompania najemników ma stanowić odrębną armię, nie będzie można ich łączyć pomiędzy sobą oraz z naszym regularnym wojskiem. Ogólny pomysł paradoksu na działanie najemników jest taki, że mają stanowić raczej jako jakiś taki dodatek do naszej armii, wspomagający regularne działania i po prostu po wojnie w teorii powinniśmy raczej chcieć ich rozwiązać niż dalej z nich korzystać, tak jak teraz to ma miejsce. Wiadomo jeszcze, że ogólnie armie najemników mają być troszeczkę tańsze niż obecne zrekrutowanie tej samej puli najemników. I jednocześnie ma też być jakoś zmieniony system manpowera, że będziemy mieli tego manpowera troszeczkę więcej i ma nam to rekompensować to, że tych najemników w grze będziemy teraz mieli mniej. Zobaczymy jeszcze jak im to wyjdzie. Kompanie najemników będą dzieliły się na lokalne i zagraniczne. I teraz troszeczkę o tych kompaniach lokalnych. Kompanie lokalne będą miały 3 wielkości. Każdy kraj będzie mógł 3 wielkości tych kompanii zrekrutować. I będą one po prostu zależne od poziomu naszego developmentu. Im więcej mamy developmentu, tym więcej możemy tutaj wojska zrekrutować. Wielkości tych kompanii będą od 2 do 40 regimentów. Poza tym niczym specjalnym się nie charakteryzują. Paradoks nawet nie wspomina o tym, czy będziemy mogli do tych kompanii dołączać swoich własnych dowódców. Natomiast trochę więcej szczegółów, jak i informacji mamy na temat kompanii zagranicznych i powiem szczerze, widać, że tutaj paradoks troszeczkę do pracy się przyłożył. I teraz tak, będziemy mogli rekrutować kompanie zagraniczne i te kompanie mają po pierwsze charakteryzować się tym, że będą miały własnych dowódców z odpowiednimi statystykami i tych dowódców nie będzie można przydzielać do naszej regularnej armii albo do innych kompanii. Każda z takich kompanii będzie miała własne, unikalne statystyki, które będą nakładały się oczywiście na statystyki naszej armii ogólnie. Każda z tych kompanii będzie miała swoje własne, indywidualne statystyki, zarówno na plus, jak i na minus. Kompania zagraniczna, którą będziemy rekrutowali, będzie się zawsze rekrutowała w prowincji swojego pochodzenia, czyli czasem też trzeba będzie pomyśleć, jak tą armię dostarczyć do naszego kraju. I teraz dodatkowo to, co jeszcze wiemy o tych wszystkich kompaniach najemników, już niezależnie od ich rodzaju, to, że mają rekrutować się zawsze z pełną ilością regimentów, ale z minimalnymi moralami.
Wiemy, że wszystkie kompanie będą posiadały limit własnego manpowera do rozporządzenia w ramach poniesionych strat. I w sumie ma doprowadzić do tego, że w którymś momencie, jeżeli kompanie będą ponosiły bardzo duże straty, no to w tym momencie kompania ulegnie rozwiązaniu. I w sumie ciekawe, czy będziemy mogli ją zrekrutować jeszcze raz, czy jak. Niestety Paradox tutaj się nie wypowiada w tym temacie. Obecnie wiemy, że póki mamy złoto, puty, możemy mieć praktycznie nieograniczone ilości najemników i nieograniczone ilości odnawiania się tych najemników. Więc tutaj widać, że zamysłem Paradoksu było to, żeby najemnicy naprawdę byli tylko takim wzmocnieniem w momencie konfliktu zbrojnego i następnie po tym konflikcie zbrojnym raczej powinniśmy zrezygnować z usług tych kompanii. Jeszcze wiemy tylko tyle to, że ogólnie wszystkie kompanie najemników będzie się dało rekrutować z wielkiego makro menu, tutaj, które znamy tutaj po lewej stronie. Więc nie będziemy musieli pamiętać, gdzie, w jakiej prowincji możemy rekrutować najemników. Po prostu, jeżeli będą dla nas dostępni, mają się pojawić w tym makro menu. Kompanie najemników dostają, tak jak już wspominałem wcześniej, własne statystyki unikalne, ale po pierwsze kompanie najemników mają mieć statystyki naszego wojska i dopiero na te statystyki mają być nakładane indywidualne bonusy bądź kary dla danej kompanii. I tutaj jest jeszcze jedna ważna informacja. Będzie można rekrutować kompanie najemników, które zostały już wynajęte na przykład przez bota albo w przypadku multi przez innego gracza. No i tutaj w zasadzie Paradox też się nie rozwija jakoś na ten temat. Tak? I czy to oznacza, że pojawią się na przykład dwie kompanie najemników szwajcarskich, czy po prostu my odkupujemy od kogoś tych najemników. Niestety tutaj nie ma tego za bardzo wyjaśnionego. I to co najważniejsze, cały ten system najemników będzie za darmo, dostępny w ramach patcha 1.30, a nie płatnego DLC. Wspomnę jeszcze tylko tyle, że skórki dla danych jednostek, typów jednostek mają być takie same jak dla kraju, z którego dane kompanie najemników mają być rekrutowane. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tych zmian dotyczących najemników, czy to są dobre zmiany, czy to są złe zmiany, czy może jednak Paradox tutaj nie powinien nic zmieniać, bo jestem ciekaw waszych opinii w tym temacie. Jak dla mnie jest to zmiana raczej na plus, bo będzie wymagała kombinowania tutaj z najemnikami. Drugą naszą największą zmianą, jaką Paradox zapowiedział w ostatnim Dev Diary, jak dla mnie jest zmiana systemu state'ów w grze i po prostu jego totalny redesign. A to dlatego, że obecnie tych state'ów na początku rozgrywki mamy 30, potem sobie to rośnie i ogólnie grę kończymy mając ich 70-80, w zależności od państwa. Zostanie to zmienione? I na to wygląda, że od początku rozgrywki będziemy mieli tych state'ów kapa 200. Nie wiem, czy będzie można zwiększać tutaj tą liczbę. Jakoś w tym Dev Diary nie ma o tym ani jednego słowa. Zanim się ucieszycie, bo nagle zdacie sobie sprawę, że 200 state'ów? Wow, no to problem korupcji znika. No i w sumie tak rzeczywiście Paradox coś tutaj wspomina o tym, że nie jest zadowolony z systemu korupcji, ale jeszcze o tej korupcji nic nie pisze. Jak będzie to wyglądało w najnowszym patchu 1.30, ale na pewno zostanie to zmienione. Natomiast pisze dość sporo o nowej mechanice, którą nazwał Govering, który ma być ni mniej, ni więcej jak tylko efektywnością zarządzania prowincjami już podbitymi, ale też ma to wpływać właśnie ten Govering na to, jak będziemy szybko blobowali nasze imperium. Ponieważ Govering wpływa na takie właśnie statystyki, jak koszty stabilności w naszym kraju, wpływa na agresywną ekspansję, którą robimy podczas naszych podbojów, wpływa na Improve Relation Modifier, który wpływa właśnie na zmniejszenie np. agresywnej ekspansji umiejętnych nacji oraz wpływa na Administrative Efficiency, które jak wiemy znowu jest powiązane z kosztem prowincji podczas naszych podbojów. I teraz w sumie jak wam to przedstawić, żebyście to łatwo zrozumieli, bo system jest dość zagmatwany na pierwszy rzut oka. I teraz tak, zacznijmy może od tego, że istnieje coś takiego jak Soft Cap Governingu. I odpowiednio dla księstwa jest to 100, dla królestwa jest to 300, dla imperium jest to 500. Dodatkowo na ten soft cap będzie miała w przyszłości wpływ technologia administracyjna, którą posiadamy, oraz jakieś specjalne formy governmentu, jak na przykład Celestial Empire, który ma mieć bazowo zwiększony ten governing o 500.
Najlepiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie. Polska w momencie startu rozgrywki ma 183 punkty developmentu, jest królestwem, więc Polska na starcie rozgrywki nie ma żadnych kar wynikających z przekroczenia goveringu. I tak jak zauważyliście, bazowo jeden punkt developmentu w state równa się jednemu punktowi goveringu. No ale teraz załóżmy, że sobie trochę podgraliśmy, podbiliśmy i mamy 600 developmentu, czyli przekroczyliśmy nasz governing o 100%. No i niestety dostajemy następujące kary, które widzicie w tym momencie na czerwono. I z tego co wiem, ma ta kara się skalować. I chyba, ale to nie jest jasno napisane, i chyba właśnie do tych 100%. Czyli w momencie, gdybyśmy mieli już 900 developmentu, nie dostalibyśmy 200% wartości kary. A w momencie, kiedy byśmy mieli kapa 301 punkt, no przepraszam, gdybyśmy nabili sobie 301 developmentu, no to byśmy mieli już tylko na przykład 1% do kosztów stabilności w naszym kraju. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Czyli tak na szybko podsumowując, governing jest to ilość developmentu, który wasz kraj może posiadać, zanim zaczną się nabijać te kary, o których przed chwilą mówiliśmy. Pod koniec rozgrywki, z tego co pisze Paradox, macie mieć możliwość posiadania 3500 developmentu bez tych kar. Jest to w cholerę mało. No ale state, terytorium i trade company nierówny, więc tak jak widzicie, jeden development w state bazowo równa się jednemu punktowi goveringu, w terytorium jest to 0,25 i dla trade company jest to pół goveringu. Oczywiście dodatkowo na to będą miały wpływ na przykład budynki, jak widzicie counting house postawiony w prowincji będzie zmniejszał dodatkowo govering z danej prowincji o 40%. No i w zasadzie o goveringu to wszystko, co wiemy na ten temat. Następnie Paradox robi gigantycznego nerfa kompaniom handlowym, ponieważ teraz bazowa autonomia w kompaniach handlowych nie będzie wynosiła 0%, a 80%. Dodatkowo na naszych terytoriach, czyli tych prowincjach, które skorowaliśmy tylko raz, tak lekko skorowali, że tak powiem, i nie są naszymi state'ami, będzie bazowa autonomia wynosiła już nie 75%, a 90%, czyli terytoria przestają być cokolwiek warte. Ha! Hordy mają gigantycznego buffa tutaj. Wpływy oczywiście autonomii na trade power w prowincjach i production efficiency w prowincjach w przypadku kompanii handlowych będą takie jak są teraz, czyli w ogóle autonomia na te dwa modyfikatory nie będzie miała wpływu, ale znowu znacząco obniży nam oczywiście przychody manpowera i wszelkich innych źródeł jak taxation. Dodatkowo kompanie handlowe, ponieważ dostają tak gigantycznego nerfa, więc teraz budynki w kompaniach handlowych będą tańsze i w niektórych wypadkach będą dostarczały większych benefitów, że tak powiem. Ale o tutaj myślę, że w szczegółach to zobaczymy w kolejnych pewnie jakichś dev diary, bo na ten temat jest jeszcze dość mało informacji. Ważna sprawa jest taka, że obecnie trade company będzie można robić w teorii wszędzie, a w praktyce będzie można robić trade company w każdej prowincji, która będzie dla nas traktowana jako zamorska. Religia w tych prowincjach musi być inna od naszej głównej religii akceptowalnej w kraju i jednocześnie prowincja nie może być częścią Holy Roman Empire. Jako, że zbliżamy się do tej 15 minuty i spodziewam się, że na twarzach niektórych z was może pojawiać się właśnie taki wyraz twarzy, no to pozwolę sobie na ten moment zakończyć i wydaje mi się, że te dwie największe zmiany udało mi się jako tako wam zaprezentować. Dajcie znać, co na ten temat myślicie w komentarzach, czy wam się podobają te zmiany, czy was szokują te zmiany. Mnie na przykład zmiana mechaniki state'ów bardzo szokuje i jestem bardzo ciekaw, jak to wpłynie na mechanikę korupcji. I widać, że Paradox tutaj w przypadku tej mechaniki chce strasznie utrudnić world conquesty i wszelkiego typu blobowanie. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu i co, widzimy się za jakiś czas w kolejnym materiale, w którym zaprezentuję wam kolejną porcję dość sporych zmian w tej grze.